istotne jest dla nas to, że tutaj w Białymstoku zawsze ci kibice nas wspierali i tutaj na pewno zawsze można liczyć, że będziemy dalej tego zawodnika. Więcej, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, to bardzo często w tych meczach sparingowych graliśmy różnymi ustawieniami, różne warianty taktyczne próbowaliśmy. Jedne się sprawdziły lepiej, drugie się sprawdziły gorzej i nawet te ostatnie dwa mecze sparingowe, które przegraliśmy, nie są dla mnie żadnym powodem do niepokoju, bo na pewno martwi to, że przegraliśmy, ale wcześniej jak wygrywaliśmy, to też mówię, że to są mecze sparingowe i jakiś kierunek obraliśmy i nie zamierzaliśmy go zmieniać. W tym kierunku ci wszyscy zawodnicy szli, musieliśmy pewne rzeczy taktyczne też próbować i na pewno dla opinii publicznej te wyniki są niepokojące. Ja jeszcze raz mówię, dla mnie i dla zespołu jestem zupełnie spokojny, bo wiem, co robiliśmy, wiem, w jakim kierunku szliśmy i wiem, jak pracowaliśmy. Pracujemy solidnie, trener Sztuda zadowoleni, trener Jankowski, panie Rynik z nami, z tak młodą grupą nie trenową, jesteśmy pierwszy raz, ma do czynienia. No ale tak jak wypowiadał się, jest zadowolony i musimy to potwierdzić w lidze. Nasze piłkarskie, naszej drużyny są naprawdę wysokie. Jeżeli gdzieś rozegra się batalia o utrzymanie, to raczej w głowach piłkarzy, a nie w nich nowych. W głowach kibiców i również w mediach. Było, że żegnaliśmy się z publicznością na okres 2 miesięcy bodajże w złym stylu, prawda? Bo przegrać u siebie ostatni mecz nie wypada. Ale to już jest historia dla nas, za nami. Przecież nasi piłkarze, którzy zupełnie mają coś innego w głowach i tylko żyjemy tym najbliższym spotkaniem. Z dobrą na razie nikt się nie zastanawia, przynajmniej wśród piłkarzy, jak będziemy grali w spotkaniu z Bełchatowem. Praca, jeszcze raz praca na treningach, to co trener nam wpaja, oprócz tego, co teraz może takie ważne stałe fragmenty gry, to oczywiście praca nad stroną psychiczną, nad mentalnością i po to, żeby być mocnym i się właśnie tymi porażkami, pojedynczymi potknięciami nie załamywać, żeby cały czas przejść do przodu.